Rozmowa dnia, Mariusz Kluszczyński, witam Państwa. Moim gościem jest wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prezes Polski Razem Jarosław Gowin. Dobry wieczór. Witam serdecznie, dobry wieczór panie dyrektorze. Panie premierze, uczestniczy Pan dzisiaj w forum innowacyjnych miast, które odbywa się w Toruniu. Podczas swojego wystąpienia mówił Pan między innymi o tym, że ta ideologia smart cities, nowoczesnych miast wpisuje się w to, co robi rząd. Z drugiej strony kilka dni temu mówił Pan, że odnosząc się do projektu przyszłorocznego budżetu, że jest tam zbyt mało elementów prorozwojowych. Jak to połączyć? Planem głównym naszego rządu jest plan premiera Morawieckiego. On zakłada, że nasza gospodarka nabierze charakteru innowacyjnego i oczywiście nie da się tego zrobić bez zwiększenia nakładów na naukę. Pod względem PKB, czyli poziomu zamożności kraju, jesteśmy na 24. miejscu na świecie. Pod względem nakładów na naukę na miejscu 37. Dlatego budżet, chociaż słusznie mi Pan wytknął tutaj pewien problem, budżet powinien przewidywać zdecydowanie większy wzrost nakładów na naukę niż pierwotnie zaproponowało Ministerstwo Finansów. Będzie się Pan starał to zmienić? Tak, będę się starał to zmienić. Uważam, że ten wzrost powinien wynosić co najmniej 700 milionów, a nie 200. Natomiast oprócz biznesu i oprócz nauki potrzebny jest jeszcze trzeci partner w tym całym przedsięwzięciu, czyli samorządy, bo innowacyjna gospodarka rozwija się wtedy, kiedy jest popyt na innowacyjne produkty, a samorządowcy, te tak zwane inteligentne miasta, tak świetnie rozwijające się jak tutaj chociażby Toruń, w którym rozmawiamy, mogą być odbiorcą bardzo nowoczesnych wdrożeń. Tutaj narzędziem do tego ma być między innymi nowelizacja ustawy o innowacyjności. Co ona w praktyce zmieni? Po pierwsze da przedsiębiorcom realne ulgi, które będą zachęcały, ulgi podatkowe, które będą zachęcały do współpracy z uczelniami czy w ogóle z naukowcami. Po drugie, również dla naukowców ta ustawa przyniesie wiele ułatwień, nie tylko takich biurokratycznych, bo ja wszędzie, gdzie mogę, tępię biurokrację, znaczy nadmiar biurokracji. Wiadomo, że urzędy, przepisy muszą istnieć, tylko wszystko, żeby się trzymało zdrowego rozsądku, ale również naukowcy będą mieli dużo większe korzyści wymierne, finansowe z wdrożeń. To jest oczywiście tylko pierwsze działanie, które podejmuję ja i moje ministerstwo, żeby zbudować takie mądre partnerstwo między nauką a biznesem. Tych rozwiązań będzie zdecydowanie więcej. Między innymi chciałbym uruchomić taką nową ścieżkę awansu kariery akademickiej, tak żeby doktoraty, habilitacje, tytuł profesora można było uzyskiwać już nie za prace teoretyczne jak do tej pory, tylko także za wdrożenia gospodarcze. O habilitacji to już wiele lat temu Pan mówił, że powinna zostać zlikwidowana. Rzeczywiście, to jest pewien relikt po czasach PRL-u i habilitacja istnieje w nielicznych państwach postkomunistycznych i w paru post-NRD-owskich landach w Niemczech. Natomiast zgadzam się z tymi, którzy mówią, że gdybyśmy teraz zlikwidowali habilitację przy niskim poziomie doktoratów, bo niestety te doktoraty się zdewaluowały, no to nie wpłynęłoby to, delikatnie mówiąc, korzystnie na polską naukę. To jeśli nie teraz, to kiedy? Trzeba sobie określić pewien horyzont i mapę, horyzont czasowy i mapę drogową. W przyszłym roku we wrześniu, czyli dokładnie za rok, odbędzie się Narodowy Kongres Nauki. Tam ministerstwo przedstawi wydyskutowane już wstępnie ze środowiskiem akademickim propozycje nowych rozwiązań, nowej ustawy i powinniśmy się umówić w ten sposób, że dajemy sobie na przykład 10 lat na to, żeby podnieść poziom doktoratów i po tych 10 latach odejść od habilitacji. To jest jedno z możliwych rozwiązań, ale podkreślam jeszcze raz, że będę o tych rozwiązaniach dyskutował w szczerym dialogu ze środowiskiem akademickim. Nie chcę, żeby ministerstwo cokolwiek narzucało z góry. Wracając do innowacji, nie boi się Pan, że zderzy się Pan ze ścianą na etapie realizacji tego, bo obowiązująca ustawa o innowacyjności, ona też na etapie projektu przewidywała duże ulgi, potem przecież została okrojona na etapie prac w parlamencie. Tutaj może być podobnie? Kolejne trafne pytanie Pan redaktor mi zadaje, ale tamta ustawa, która wyszła z kancelarii ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, rzeczywiście na etapie prac parlamentarnych została okrojona, żeby nie powiedzieć, że wybito jej wszystkie zęby, z inicjatywy ówczesnego ministra finansów. Tymczasem
nad naszym projektem ustawy o innowacyjności. Pracowaliśmy od początku wspólnie z gronem wielu ministrów, w tym także z ministrem Szałamachą. I te rozwiązania, które zaproponowaliśmy, są wspólnymi propozycjami moimi, premiera Morawieckiego, premiera Glińskiego, minister Strzeżyński, ale także ministra finansów, co powoduje, że nie przewiduję żadnych trudności z przyjęciem tej ustawy. Mogę też z dużą satysfakcją powiedzieć, że jak do tej pory, przez te 10 miesięcy, wszystkie projekty ustaw, które przygotowałem, cieszą się w Sejmie poparciem wszystkich klubów, także klubów opozycyjnych. Mówił Pan tutaj o systemie ulg dla przedsiębiorców. Ta zachęta finansowa to jest najlepszy czynnik, żeby skłonić ich do działań innowacyjnych, proinnowacyjnych? No, przedsiębiorca to nie jest ktoś, kto myśli wyłącznie o KABZie, wyłącznie o forsie. Jest coś takiego jak społeczna odpowiedzialność biznesu i oczywiście przedsiębiorcy też potrafią mieć hojne serce, ale nie będą z hojnego, szczodrego serca fundować naukowcom środków na badanie, jeżeli nie będą widzieli z tego dla siebie korzyści. Więc oczywiście korzyści dla przedsiębiorców powinny mieć przede wszystkim charakter wymierny, finansowy. Ulgi, które proponujemy w tej nowej ustawie o innowacyjności, to są już realne zachęty, ale też mówimy od początku uczciwie, że to nie są jeszcze, ta wysokość ulg nie jest jeszcze docelowa, że wtedy, kiedy budżet na to pozwoli, mam nadzieję, że od roku 2018 te ulgi będą jeszcze dwukrotnie wyższe. I wtedy kolejna nowelizacja ustawy? Wtedy kolejna nowelizacja ustawy, ale tylko pod kątem wysokości ulg. Ewentualnie my w ogóle przygotowaliśmy taką białą księgę barier utrudniających innowacyjność i te bariery mają charakter nie tylko legislacyjny. Państwo się naprawia i rozwija nie tylko poprzez zmianę przepisów prawa, ale przede wszystkim przez zmianę funkcjonowania administracji państwowej, przez lepsze dopasowanie do siebie na przykład właśnie uczelni i biznesu i przez wiele innych rozwiązań organizacyjnych. Żeby to się stało, konieczna jest też nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, którą w Pana resorcie przygotowują w tej chwili urzędnicy. Małe uczelnie mają szansę konkurować z wielkimi? A tutaj przede wszystkim Pana zaskoczę. Tej ustawy nie przygotowują urzędnicy. Tę ustawę przygotowują trzy zespoły wyłonione w konkursie i będą trzy konkurencyjne projekty ustaw przygotowane przez samo środowisko akademickie. Następnie zorganizujemy wokół tych trzech projektów serię debat, konferencji i dopiero w efekcie z jednej strony prac tych zespołów konkursowych, z drugiej strony szerokich debat między ministerstwem a środowiskiem akademickim i wewnątrz środowiska akademickiego, dopiero wtedy zaproponujemy ostateczne rozwiązania. Czy małe uczelnie mogą konkurować z dużymi? To zależy, o jakich uczelniach mówimy. Są państwowe wyższe szkoły zawodowe, są uczelnie niepubliczne i one powinny funkcjonować inaczej niż takie duże uniwersytety, jak chociażby Uniwersytet Mikołaja Kopernika, bardzo dobrze rozwijający się uniwersytet. Natomiast ja rzeczywiście zapowiadam stworzenie nowego typu uczelni, tak zwanych uczelni badawczych, czyli kształcących mniejszą liczbę studentów, za to na dużo wyższym poziomie. Ja się nie boję słowa, że na poziomie elitarnym. Potrzebujemy elit, każdy naród potrzebuje elit i to jest coś zawstydzającego, że najlepsze polskie uczelnie w rankingu szanghajskim spadły do 500 za rok 2015, ale z drugiej strony, ponieważ kadra naukowa tych uczelni będzie uwolniona od nadmiaru dydaktyki, to będzie mogła w większym niż do tej pory stopniu poświęcać się badaniom naukowym. A to czy nie będzie, odwrócę trochę to pytanie, z kolei tak, że te uczelnie badawcze, jak Pan nazywa, elitarne, w jakiś sposób będą przyjmowały większość pieniędzy, które w tej chwili wędrują do uniwersytetów szerokoprofilowych, takich jak UMK? Po pierwsze, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby UMK też się stał uczelnią badawczą. To nie jest tak, że ministerstwo z góry pokaże, że na przykład Uniwersytet Jagielloński albo Uniwersytet Warszawski mają być uczelniami badawczymi. Ale to wymagałoby z kolei pewnie zmniejszenia liczby studentów docelowo. Pewnie tak, ale ta liczba studentów i tak się zmniejsza na skutek niżu demograficznego. Natomiast to wymaga przede wszystkim zmiany priorytetów i tę zmianę będziemy osiągać stopniowo. Ja wczoraj zaproponowałem nowy algorytm finansowy. No, uczelnie się dopiero będą miały okazję zapoznać z tym, bo rozpoczęliśmy wczoraj rozsyłanie tych propozycji do uczelni.
ten algorytm finansowy odchodzi od zbyt ścisłego i moim zdaniem szkodliwego związku między poziomem finansowania uczelni a liczbą studentów. To jest droga w ślepą uliczkę, bo kończy się to masowością kształcenia, a masowość nigdy nie sprzyja jakości kształcenia, więc będą modyfikacje, które będą sprawiały, że uczelniom będzie się opłacało kształcić mniej studentów, za to na wyższym poziomie. A propos poziomu studentów i współpracy uczelni, sprawa, która w naszym regionie budzi kontrowersje od dłuższego czasu, pomysł utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy na bazie Collegium Medicum UMK w Toruniu. Wiemy, że projekt obywatelski ustawy w tej chwili jest w Sejmie, jest procedowany, czy powinien być procedowany przez komisje, które tak naprawdę tym projektem jeszcze się nie zajęły. Ale czy w Pana resorcie jest jakiś pomysł, jak ten trudny problem rozwiązać? No wiem, że narażę się teraz połowie telewidzów, ale jestem kategorycznie przeciwny temu projektowi. Uczelnie wszędzie na świecie się konsolidują, łączą, a nie dzielą w sztuczny sposób ze względu na animozje tak naprawdę samorządowe. I niepotrzebnie podziały i ambicje samorządowców, w tym przypadku samorządowców bydgoskich, negatywnie wpływają na atmosferę w bardzo dobrze funkcjonującym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Ten uniwersytet ma swoją część toruńską i ma swoją część bydgoską i moim zdaniem tak powinno pozostać. Oczywiście zobaczymy, jakie będą ostateczne rozstrzygnięcia przyjęte przez Sejm. A w ostatnim czasie zgłaszał się do Pana chociażby ktoś z Bydgoszczy, żeby o tej sprawie rozmawiać? Tak, jestem w kontakcie i ze środowiskiem toruńskim, i ze środowiskiem bydgoskim. Pojawiają się jakieś propozycje kompromisu? Nie było żadnej takiej propozycji, która by mnie satysfakcjonowała, aczkolwiek powiedziałem też na początku, że mógłbym udzielić swojej aprobaty dla takiego rozwiązania pod warunkiem, że uczelnie bydgoskie skonsolidowałyby się w jeden silny uniwersytet. To miałoby to sens, bo poziom zarówno dydaktyczny, jak i naukowy takiej uczelni byłby naprawdę spory. A nie będzie to stało w sprzeczności z tymi założeniami, żeby wspierać te mniejsze, elitarne uczelnie? Nie, bo z całym szacunkiem dla ośrodka bydgoskiego tam potencjał naukowy jest zbyt mały, by nawet taka nowa, skonsolidowana uczelnia mogła konkurować ze środowiskiem naukowym Warszawy, Krakowa czy Poznania. Czy także, przynajmniej na razie, Torunia, bo tak jak powiedziałem już chyba dwa razy, UMK się bardzo dobrze rozwija. Natomiast problem polega na tym, że kiedy złożyłem taką propozycję i samorządowcom, i naukowcom z Bydgoszczy, żeby połączyli te wszystkie uczelnie, co byłoby naprawdę z korzyścią dla nich, dla miasta, dla studentów, to najważniejsze, no to wtedy usłyszałem, o nie, na to się nie zgodzimy. Dziękuję bardzo. Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, był gościem rozmowy dnia. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Do zobaczenia.